Moi drodzy, jak zapewne wiecie, robiłem już mnóstwo różnych challenge'y związanych z superbohaterami. Był Hulk Challenge, był Iron Man Challenge, był Aquaman Challenge. No mnóstwo było tych challenge'y i zazwyczaj były one na podstawie skinów, które zostały dodane do Fortnite. Dzisiaj zrobimy challenge o superbohaterze, który nie jest jeszcze w grze, ale jego miejscówka, jego dom, jego baza jest już w grze. Mowa tutaj oczywiście o Ant-Manie, czyli panu mrówce, którego super mocą jest to, że potrafi się zmniejszać albo zwiększać do gigantycznych rozmiarów. No i jak wiecie, na mapie pojawiła się wczoraj wielka wysepka, która właśnie jest wielka, a my będąc na niej jesteśmy mali. Chociaż z tym, że ona się tam pojawiła i jest, to jest troszeczkę za dużo powiedziane, ale o co dokładnie mi chodzi, to zobaczycie sami w odcinku. Warto oglądać, bo nieźle Epic Games popsuło coś tam. Jak zawsze podczas tego challenge'u zrobimy kilka mniejszych challenge'y, żeby wszystko się zgrywało. Po pierwsze, oczywiście będziemy mogli lądować tylko i wyłącznie na tej wysepce. Po drugie, będziemy mogli używać broni tylko i wyłącznie z tamtej wyspy. No i po trzecie, jako że jesteśmy bardzo mali jako pan mrówka, to w ekwipunku nie możemy nosić metalu. A dla was głównym challenge'em może być na przykład zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Myślę, że takie 12721 łapek w górę byłoby naprawdę super wynikiem. Do tego subskrypcja z dzwoneczkiem, bo lecimy po milion do końca roku. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli pomożecie. No i oczywiście kod IBANA, jak premię wesprzyj twórcę, jeśli robicie jakieś skinowe zakupy. To wszystko bardzo mi pomaga, więc dziękuję wszystkim, którzy poświęcą chociaż sekundkę, żeby to zrobić. Oczywiście dzisiaj też zagramy z Paprykiem, więc wpadnijcie do niego na kanał. A do tego na Mano i Gabi dzisiaj wleciał szkolny odcinek. W ogóle powodzenia w szkole wszystkim wam życzę. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, czy będziecie mieli dobre oceny i czy będziecie tam zdrowi i bezpieczni. Ja już nie przedłużam, lećmy być panem mrówką. A i napiszcie w komentarzach, o której chcecie filmy. Jak jest szkoła? Czy 6:30 jak kiedyś? Czy może 15? Dajcie znać. Papryk! To! Shotgun! Skrzynkę mam! I nikt chyba nie leci! Shotgun! Ale że my taką super miejscówkę znaleźliśmy, co nikt tu nie przyleciał? Mam shotgun i to jest jeszcze skrzynka. I pistolet. Dobra, to ja nie masz? Nie mam na przykład miliona złotych na koncie. Bo masz dwa. Ha. Dobra, pamiętaj, że jak masz jakiś metal, to musisz go absolutnie szybko wyrzucić, bo nie możemy używać metalu, jest za ciężki. Ale te rybki to już powinni naprawić w tym sezonie, że nie widać tych łowisk. No to jest strasznie tak niefajne. Że fioletowy augus. Ej, zepsuły mi się pompony. Oddawaj rybki, pajacu. No normalnie są, co jest? Mam jeden, nie mam lewego. Masz. Nie mam! Nie masz lewego, bo lewy w bajernie siedzi. Dobra, dawaj rybki! Wujka. Czy oni się budują? Ała! Jeden życia mam. Nie, ja mu zadałem 100 prawie. No on ma 0, 0, 0. Obydwaj mam 0, 0. Leży jeden. Ja 7. Ale mam shotgun. No nie. Nice! Poponę, poponę, to będzie pikołkował. Ja dupię. Skoczył? Nie. O, ale dostał. Mam jakąś ściankę. Spadł na dół. U mnie, ała. Aha. No tak, fioletowy shotgun one-tapuje. Papryk, coś szarego! Amunicja do pistoletu. Skrzynka jakaś tutaj może? Nie ma, nie ma. Papryk, myślisz, że niebieski tutaj pistolet i kompat shotgun to jest idealne połączenie na dzisiejszy mecz? No na pewno lepsze niż szary FAMAS, szary shotgun i szary PM. No nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ty masz, masz wszystko. Snajperkę. Jeszcze masz snajperkę. Co z tego, że to ja nagrywam odcinek, a ty i tak wszystko co najlepsze nosisz, tak? Biało ma. Leży. Drugi też ma białe, jedna koleżanka. Drugi coś zeskoczył. O, nie mam maca! Ty, nie strzela do mnie. Elo! Pięknie. Chcieli się zaczaić, ale że oni mieli fioletowe pompy? Dobra, Papryk mi oddał karabin, żeby chociaż było porówno. On będzie bardziej... fotkę. Dałem. Zawiale, że mi się kamerka zcięła i nie było przez chwilę. Nieładnie. Mam nadzieję, że to już po tym, jak ich totalnie zniszczyliśmy, bo miałem nadzieję, że widzicie wyraz twarzy zwycięstwa mojego. Dobra, pięknego. Skakuj. Ja tu będę zadymiał, żeby oni myśleli, że ja tu, wiesz, jestem ja sam. Ja dupię. A, ja dostałem heada. Ariu, nie trafić? Leży. A chyba mnie strefa dobije. Ojoj. Ja padam od strefy. Jak to? Dobra, ale cię wezmę po prostu. No, trafił mnie akurat przed tym, jak go wysnajpiłem. Dobra, Papryk. Całe szczęście
istniejemy. Bardzo mnie to cieszy. 3, 4 i... 60. Jeden się do ciebie buduje. Jeden impulsem poszedł do góry i mnie rzucił. Dwójka się zachodzi. Co? Aha! Kompletnie tego nie widziałem. Ale pudło. To może uznajmy, że klonujemy? Że klonujemy tylko i wyłącznie shotguny. Nie, nie, nie. Znajdźcie. No nie, no bo to jest... O! Jezus! No i on ma shotgun fioletowy i leży. A to tutaj przyniósł! Złoty! Legendarny! Ale pokciąp, no i już mam karabin jakby co, na ciebie widzowie, shotgun. Ale się wystraszyłem. Ło, panie. Słyszałem, nigdy chyba takiego krzyku od ciebie nie słyszałem. Jakbym to nagrał, chłopie, to byś miał taką piękną wizję na to. Bo ja sobie, wiesz, siedzę na cirku, poteczka w ręce, chłop na mnie ze złotym shotgunem z dachu wyskakuje. Dobra, no już mam shotguna, więc już nie musimy klonować. No a technicznie jakbyśmy tam na stali, to możemy to brać i jakbyśmy tam stali i strzelali w górę, to oni by w końcu musieli przyjść. Mam na sobie tego typa. Ja wale. Biało mają, obydwaj. Blockuję go, blockuję. Ja totalnie mam matce już, paprek. Ja też, nic. Zero miałem. Oj, nie aż maca. Dobra, no już ma biało. Pięknie! Jezus, to był najbardziej stresujący moment w moim życiu. To było bardzo ciężkie, widzowie. Nigdy tak nie grajcie, jak my graliśmy. Po prostu idźcie na siebie, strzelajcie się, nie kampcie. Będzie dużo łatwiej i przyjemniej. Co to było? O! No właśnie. No ja nie mam ammo. Mam jeden nabój. Dobra, już się daje, chodź. Czy oni są tacy aż spoceni? Leszy! O! Piękniej! Tutaj już taki był stres. Ja tutaj też nic nie miałem. Papryk, uratowałeś, bo ja już miałem naprawdę taki chaos w głowie, że nie wiedziałem, gdzie biegam i co robię. To się nawet rybowało. Ja też miałem chaos, dobrze, że się udało poobijać i popowalać. Na kolejnym typy lecą. No, z muśką na głowę. Daję do bandaża. Nie! Nie miałem maca, poszedłem i spadłem. Ty, kolejny. Kolejni? Nie masz maca. No jest chyba najgorszy i najtrudniejszy mecz w moim życiu jako panurówka. Ajajaj. No i co mi po tej Noctowizji? Jak to człowiek myśli, że oni nic nie widzą, a oni widzą lepiej niż ja pewnie bez tego. Tyle starania. Jakie to było ciężkie. Ty, Papryk. Gdzie jest miejscówka? Ona musiała gdzieś polecieć. Nie, nie, nie. Stop, stop, stop. Co się dzieje? Ona powinna być tu. Ty, jakoś poświata jest na tym. Ona zawsze była taka? No mówiłem ci, że jest poświata. A taka duża była? Gdzie jest wyspa? Tamta jest. Co? Ty, chłop też przyleciał i się zastanawia, co się dzieje. Czyli chyba teraz to jest nasza wyspa. O ja pierdzie, a to do mnie już chłop przyleciał. Ty, dwóch puknąłem. Chyba cię widział. Ajaj, jeden tapik wystarczyłby. Ja jestem ciekaw, co się stało z wyspą, widzowie. I chcę sprawdzić to. Papryk. O nie, co chodzi? Nie, nie mów tak. Powiedz, czyżby, że to jest nieprawda. Czyżby był jakiś glitch i usunęli nią na przykład? Czy ona tak była tylko na 3 godzinki, sobie niech będzie na mapie i potem ją usuniemy? Ja nie do końca rozumiem, widzowie, tego. Tam miała być nowa miejscówka Ant-Mana, a nie ma już jej, wiesz? No wiem, usunęli nam. Ale dzięki temu możemy dać wszystkim, co znajdziemy na zielonych żywopłotach, więc... A? I like it. Ale strasznie to dziwne i nigdzie nikt o tym nie pisze, żaden portal, ani Discord, ani żaden Twitter, nikt. Nikt nie wie, co się stało z Ant-Manem. Papryk, powiedz mi, jak to jest, że w tej grze możemy mieć wszystko, a ja nie mam nawet jednej rzeczy, która byłaby niebieska. Rozumiesz to? No nie wiem, czuję się trochę oszukany jednak przez ten loot. Ja miałem już, wiecie, wyobrażenie o jakichś legendarnych shotgunach. Biała. Ależ ten banan ma taki hitbox, że go się nie da zabić? Oni są pod nami. Jeden bez armorka. Leży. Mam go. Ze ścianką. Ja też. Pięknie. Ale go obiłem, pajaca małego. Może wiru użyjemy? Nie ma już wiru. Nie.
To taki żart, ja rozumiem. Ej, ale gdybym nie pomyślał głębiej, to bym zeskoczył do wiru. I by była lepa. Top 10. W tej gierce widzieliśmy z 3 osoby. Wszystkie pokonaliśmy oczywiście. To prawda. Ale to już mocno działa, Papryk. No mówię, że tu się coś takiego wydarzy na... Wydaje mi się, że to ten skurczybyk coś był odpowiedzialny za zniknięcie naszego miasta, planety, domu. On ale to ten bitki skurczybyk mają. To jest Stark, bo to są Starka generatory. No tak. Nie no, Stark to jest... straszny. Dobij go! Dobij go! Dobiłem! O ile ich tutaj nie ma. No nie ma, nie ma. Bo się strzelałem przed nami. Dobra, dwójka jest po prawo od nas i tamci na górze. Dzieli tego na górze. Tak? Tak. Bardzo dobrze akurat. Na górze dostał snajpę chyba. To powinniśmy ich chyba pomóc teraz. Będą chcieli podjeżdżać, pa. Biało, bez remorka. Tamta ma biało babeczka. Tak, tak. Ta na dole. Leży. Minus 30. Minus 30 biało. Minus 30, dobra, idę na niego z shotgunem dawaj, sobie. Dawaj, dawaj. O, mam go. Stał. Zbudowałem go. Eee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 e
Tylko Ant-Man Challenge, który w sumie nie zakończył się będąc Ant-Manem, ale było blisko, jak byliśmy też Ant-Manem, bo Ant-Manem nie da się być, bo nie ma miejsca Ant-Mana, bo nam Epic Games zabrał. Smutne to, ale mam nadzieję, że jak zawsze wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej tego typu szalonych challenge, to jak zawsze łapkę w górę, wpadnijcie koniecznie do Papryka na kanał, bo tam też dużo takich szalonych challenge'y. My was kochamy, my się żegnamy i do zobaczenia w kolejnych, mam nadzieję, tym razem niepopsutych przez Epic Games challenge'ach. Trzymajcie się, pa pa! Pa, pa.